sobotę odbyła się gala Polsat Boxing Night. Ewa Piątkowska, Ewa Brodnicka. Miał pan okazję tę walkę oglądać? Kowalczyk chyba, także nie chcę tu nawet komentować, bo Kowalczyk i byłem daleko od tego, więc tyle. Mhm, czyli nie powie pan, tak, czy postawa Piątkowskiej w tej walce podobała się panu, czy się nie podobała? Nie chodzi o podobało się, czy nie podobało mi się. To na pewno Ewa nie może być zadowolona z tej walki, bo to nie był jej styl. Nie potrafiła narzucić swojego stylu. Występ Maćka Myszkinia pan oglądał, czy nie? Chyba końcówką samą. Samą końcówkę, ten cios, urywki chyba gdzieś widziałem. No, walki bez historii. Wychodzi gość 41-letni po 11 latach więzienia. Mocno promowanej. Nie wiem dlaczego, chociaż są bardzo młodzi chłopaki. Nie boksują. A nie są gorsi na pewno, ale fajna historia. Gość 17 lat siedział. Fajnie to się sprzedaje chyba, nie? Bo innego sensu nie widzę. Pomysłu na tą walkę. Ale się skończyło tak, jak miało się skończyć. No dobrze, to w walce wieczoru Tomasz Adamek wygrywa z Przemkiem Soletą. I już się rozpoczynają dywagacje na temat kolejnych potencjalnych rywali Tomka i pojawia się nazwisko Krzysztofa Wodarczyka. Jak pan by widział ten pojedynek? Czy to byłby fajny pojedynek dla Krzyśka na tym etapie jego kariery, walka z Tomkiem? Na tym etapie kariery Krzysztofa są fajne perspektywy sportowe. Sportowe, w tej chwili. W tej chwili. Przyjdzie czas kiedyś, za parę dobrych lat, kiedy Krzysiek będzie chciał zarobić pieniążki, nie patrząc już na sport, to może taka walka może mieć miejsce, bo przecież mi się wydaje, że za parę lat Tomek też będzie boksował, jak ktoś da pieniądze. Aktualnie, no, czyli pan będzie, nie wiem, jeśli załóżmy, że jednak taka, nie wiem, propozycja przyjdzie, gdzieś tam się strony dogadają i Krzysiek będzie chętny, to zakładam, że tutaj jakiś limit umowny trzeba by było wypracować. Jak wysoko może teraz Krzysiek pójść z wagą? Tak już trochę fantazjujemy, ale na walkę z Tomkiem Adamkiem. W ogóle nie myślę o tej walce. Do ilu Krzysiek może wejść? Podejrzewam, że przy paru dobrych dni bez treningów, gdzieś jego tych weekendowych wycieczek, to myślę, że stówę Krzysiek może przy dobrych obiadach, dobrym jedzeniu, niezdrowym oczywiście, stówę może nabrać, ale to nie jest forma naboksowania, oczywiście to po prostu gruby Krzysztof Wodarczyk w tym momencie. W ogóle nie myślę o takiej walce, jeszcze raz powtórzę. W tej chwili jest parę fajnych nazwisk rozpatrywane. W ogóle nie rozpatruję Tomasza Adamka. Dla Tomasza Adamka jest jeszcze Wach, jest Marcin Rykowski, jest nie wiem, rewanż z Arturem Szpilką. Trudno mi powiedzieć, choć Szpilka chyba też ma fajne nazwiska sportowe.